Jak wiecie, wędkarstwo to jedna z najtrudniejszych sportów na świecie, a wędkarstwo lodowe jest jeszcze trudniejsze. Czwórka śmiałków, czyli kapitan Bloody, Admiros Flarek i Baxter, wybrali się w wysokie śnieżne góry, żeby dostać się na najwyższe jeziorko na świecie i złowić tam największe ryby również na świecie. Elo, elo! I zgramy się sobie w Ice Lakes. No, zaczynam. Elo, elo! Elo. Piękne, dobra, piękne. Jedna z najtrudniejszych sportów. Tak, jedna z najtrudniejszych sportów. Dokładnie, dobra. Nie wiem czy ja wiesz... Ja muszę tutaj złowić rybę Salomona. O nie, to jest te zejście. O, to jest moja ulubiona mapa. O nie. Szybko, rozmnożenie. Chodźcie się za mną, nie, ja pokażę drogę. Ja idę z Bloody, jest droga, pożyczę. Mam chyba dobre miejsce na łowienie ryb w tym dzisiejszym odcinku. Zaciąłem, nie mogę zejść. Zaciąłem się. Już myślałem, że się coś zepsuło. Ale dopiero po nie wiem czy, po 5 minutach dopiero ci oddam. No dobra. Tutaj jest gdzieś ukryta ryba Salomona. Patrzcie jako, ale ten dziur sobie zrobię. I teraz i zacznę łowić. Kiedy go złapać? To łap królika, łap kurczybyka. Chodź królik. Królika też możesz na wędki dawać. Królik, wtedy jak dasz wtedy jak królika dasz na wędkę. Ty uciekasz przede mną. Czemu uciekasz? Królik, chodźże tu. A dobra, ja muszę. Ale wskoczył po tych kamieniach. Goni mnie teraz. A! Królik cię goni? Uciekaj! On chce cię rozczarpać! Króliki są bardzo mściwe. Znałem kiedyś takiego. Znałem kiedyś takiego królika. Nazywał się królik. Królik z Gredek. Nie, nie, jak on się nazywał? Jak się królik może nazywać? Antoś. Dobra, no to królik Antoni, nazywał się król Antoni. Nazywał się właśnie królik Antoni. No i po prostu pewnego razu ktoś go gonił. No i on tak sobie stwierdził, koniec tego dobrego i zaczął go i rozszarpał go na strzępy. Tego goniącego. Królik, no to za to. Nie ma żartu z królika. No tak było, naprawdę. Jak myślisz, dlaczego króliki są, nie są pod ochroną? Dlatego, że są zabójcami tak naprawdę. No. Myślałeś, że co to, że wilki są groźne, czy niedźwiedzie? Nic bardziej mylnego. To króliki właśnie. O kurde, ryby złapałem. O, coś dużego. Na pewno nie dziura. O, Flarek. Ty malutki. Pogromco rybek. No, no widzę, u mnie że tutaj, będzie zajebiście duża. Że tu jakieś lata doświadczenia chyba wbiły tutaj, co nie? Patrz przed. Taki duży. Dobra, ej, ja w ogóle teraz dopiero zacznę łowić rybę. A czemu dopiero teraz? Bo ja wszystko zrobiłem taktycznie. To znaczy, że rodzaj ryb. No karmelowe te żelki wrzuciłem im. Że co, że niby tutaj karmelowe żelki lepiej łowią? No, nowa taktyka moja. Zamiast czekolady to teraz karmel im wrzucam. No, to no, zobaczymy. Karmelu to są dopiero, kurde, zobaczysz. No, ej, może jakieś DLC wyszło fajne, co nie? Dodatkowe, że na przykład polujesz na niedźwiedzie zamiast na ryby. Tak, wędką. No. Trzeba sprawdzić, Admiros, może wychodzą tu co jakiś czas jakieś fajne takie dwie DLC właśnie z niedźwiedziami. A to pewnie warto drogie sprawdzać. DLC. Na pewno. Kurde, ale małe rybki. Niedobrze. A Flarek teraz kurde kilo 100 wyleciał. No więcej bo Flarek chyba niż tak wcześniej jest. Miałeś. No ale Flarek tylko... Odcinku, całe. Rybka? Ale szybko zamarza woda. No tak, ale pamiętajcie, że Flarek to łowi raz na jakieś czas te rybki, co nie? Mu się nie spieszy ogólnie. Jakie bytlaki, ja nie wierzę, że ta ryba tylko 400 gramów waży. Niciula. O, ja teraz rybę taką czuję, że złowiłem. Patrzcie, uczy. O kurde, ale salmon, ale salmon! Salmon! Salmon jest bardzo fajną rybką. O, Miros, kurde, nie no, wiesz pewnie. Chyba na karmel, to tylko te małe się dają nabierać. Dobra, w każdym razie, jak chcesz, Baxter, to ci oddaję dziurkę, idę sobie dalej. Możesz sobie połowić na mojej dziurce? Jasne, bo jestem taki, wiesz, jestem taki zmieniacz troszeczkę. O, ktoś tutaj jest. Kto go my tu mamy? Kto tu się czai? Zaraz zobaczymy, bo trochę dalej. A, Master Flarek. Dobra. Dobra. Jak to się mówi, Flarek musi wiedzieć, co dobre. Łowimy tu. Para od moich ryb. No to jak już Flarek znalazł dobre miejsce. Nie, nieładnie. No, bo typowy Bladeusz, typowy, naprawdę. No. O, znowu coś dużego idzie. Dobra, liczę na 2 kilo. Jasne. Proszę, rybko, proszę. O! Nie, dobra, liczę na 3 kilo. Mister Flarek! I coś leci do mnie, ale to będzie chyba coś zbyt dużego. Nie poznaję cię, Flarku. Nie zniosę tego. Co się stało? I żart. Za mała dziurka. Za ciasna była. Gdzieś? Nie, zbieram na nową wędkę, bo to już jest przesada. I Bloody będzie wszystkim dziurę robił, no tak, dobra. Bloody, zrób mi dziurkę, to ci pokażę jak... Jedna już jest, Baxter ją zajął!
Patrzcie, widzisz, uczcie się, salmon jeszcze. O jacie, ale... Przecież Tomy i Miły podwędza. No jak, bo tak jestem właśnie, ja po prostu jestem sprytny, flarku, bo w tej grze... Pamiętaj, w tej grze liczy się spryt, bo to jest gra na spryt, to jest jak GTA 5, tutaj nie ma litości. No, w tej grze właśnie liczy się spryt, to trzeba być sprytnym. A nie miękkim. To zawsze miętka faja jesteś. Proszę cię, flarku. No, bo nie będzie cytryn. O, widzisz już dwie ryby. Patrz, ledwo do flarka przeszedłem i już ryby. Tak, ja też mówiłem. O, bo ja ci wysłałem te słabsze, co nie? Te słabsze ci dałem, flarku, a ja po prostu zająłem się tymi lepszymi troszeczkę. Poczekaj, niech ci dorwa. A, coś jest. Będzie pierwsza jakaś większa trochę. Tak, będzie większa? No, o. Mało, ale może być. O kurde, jakaś gigantyczna chyba jest, ale pewnie się... Złamała się, linka broken, nie. Dobrze, nie. Dobra, teraz zobaczycie. Teraz będzie bydlak. Bo ukradł moją dziurę i teraz sobie myślisz, Baxy, że może szaleć. No pewnie. Nic bardziej mylnego. Zobaczysz. To liczy się skill, a nie wędka na tym jeziorku. Dobra, 0-2, no to ryba... Faktycznie, poszalałeś, Baxterze. Rybka lubi pływać. Muszę zmienić chyba tutaj... jak to się nazywa? Robaczka. Koniecznie. Admiro, chcesz zobaczyć mojego robaczka? Nie, dziękuję. O, znowu jakieś ciche propozycje ci, Baxter, składa. Powiedziałeś, robaczka, nie robaka, robaczka. O, kurde, ale salmona złapał. Admiros. No, ty potworze. Bo to na tego małego robaczka od Baxtera się złapała. Wiedziała, co dobre. No, moje robaczki są najlepsze. O. Ty potworze, Admiros. Nie powiem, jak to brzmi, Baxter. O, idzie bydle. Dwa, no, odblokowane osiągnięcie. 2 kilo white fish. O, ja cię, nie. Ja nie dostałem osiągnięcia, może kupiłem 2 kilo. Ej, tak się gości... To jest wielkie. No, ej, tak się gości, na co tu złapałeś tą rybę? Nie powiem ci. Nawet... Na zielone? Na zielone robaczka. Na wędkę. Ale na jaką przynętę? Zieloną. Musi. Ole bydle. Musi być zielona, niemożliwe, że ten zapał. Ale to jest osiągnięcie właśnie, za white fish jest osiągnięcie. O! I to holis to small. 3, 2, 1. To holis to small. 400 gram, no przecież no bez przesady, ja tu bym chciał tak no z 3 kilo, no proszę. No z 3 kilo przecież nie możesz, bo ty masz wędki chyba dobre. Mam wędkę. Masz? Nie, on ma, bo on ma właśnie dobrą wędkę, bo Baxter sobie kupił dobrą wędkę, ale na szczęście nie potrafił łowić. A mnie nie stać. A ja za dużo przynęt pokupowałem i mnie nie stać. Właśnie, bo ty jesteś za bardzo rozrzutny, bo ty nie możesz marnować tak przynęt, że lekko zagryzie się albo pobrudzi i ty zauzmieniasz. No nie możesz. Musisz oszczędnie, flarku, do tego podchodzić. Na wędkarstwie trzeba się znać troszeczkę. Odezwał żeby zarobić. Odezwał się ten, który się nigdy nie łowił. Proszę cię, no zobacz, łowię, jakie ryby już złowiłem. Za wolny byłem. O kurde, ale będzie gigant, ale z linka pęknie. Jak line broke. Ej, już tyle, za często te linka brokuje. Niedobrze, powiem wam tyle, niedobrze. Tyle nie, wam powiem. No wejrzysz się z łów jakaś, no ryba. No. Dobrze, że Baxterowi nie idzie. I tak najlepszy był Paweł, jak pierwszy raz łowił, to w ogóle bez robaka na sam haczyk. Serio? No, ale bo Paweł... Nawet dobrze mu szło. No, bo Paweł to ekspert jest właśnie, jeśli chodzi o łowienie ryb. On był Wyczuł. Takim rybakiem, on taktykiem po prostu uczyć się trzeba od niego takich rzeczy. On taktycznie to po prostu rozegrał. O, czuję, że teraz będzie jakiś gigant. Patrzcie, uczcie się. Jaki no, salmon, gigant. Elegancki. A, ja też coś małego. O, dobra, teraz będzie gigant. Bydlak śmierdzi jak nic. No nie. Pięknie. No faktycznie, bydlaka złapałeś, Baxterze. Ale on się poleciało. Tak zgięła, że ja już myślałem, że wiecie. A, będzie to. Może masz rękę popsuć, albo masz po prostu jesteś słaby. 0-2, trochę słaby. Dobra. Dobrze. O, ja kurde, ale gigant. Dobrze. Ale znowu lina pęknie, bo zawsze mi pęka w takim sytuacji. Nie, jak to. Podcięliśmy trochę linkę, żeby ci pękała. No, mi się wydaje, że ktoś właśnie mi podcina. To tak taktycznie rozgrywamy. Pewnie tam Admiros podpływa pod nie, no to ten. Wiesz, to ja jestem blisko ciebie, to wiesz, to co jakiś czas a, się... A, wiem o co chodzi, pewnie Flarek tam wchodzi do dziury swojej, podpływa, tam ciągnie, po czym przecina linkę.
Wiesz co, myślę, żebym się nie przebił przez to. Proszę, słyszę, żebyś się w dziurkę nie zmieścił? Za ciasna. No, no, no. Potrzebuję większych. Po prostu masz chujową wędkę. Ale rybsony. Dobra, czuję, że piękne, piękne rybsony wbiły, ale jak to się mówi, co za mało ryb, to niezdrowo, idziemy bliżej flarka. Patrz, jaki dziad. Nic mi nie łowi. Admiros, słabe dziurki masz. Proszę cię. Popatrz na Admirosa! 2,4, to jakiś rekord chyba tej mapy. Co? I to na zwykłej wędce, jest to niesamowite. No, a 2,5 można maksymalnie chyba. Ale łapiesz na czekoladę teraz, czy jak? Na żelki. Na żelki łapiesz, dobrze jest. Wrzucaj mi takie zielone żelki, co nie? Strategiczny Admiros. No, kurde, ale jest taka wielka, że pół ekranu mi prawie zajmuje ta ryba. Dziura czy ryba? Ryba. A, okay. Nie no, dziura to jest malutka. A nie, to myślałem, że znowu złożył taką dobra samą. Proszę cię, kilo. Chociaż za wolno. Czyli co, Admiros wygra? Tak. Możliwe. Chyba, że na nie, gramy na ogólną wagę w sumie, więc... Ja wiem. Liczą się, wiesz, to nie a liczy nie, się... A nie, bo jeszcze flarek też ma nie złowił. Pamiętajmy, że nie liczy się... Patrzcie, jakiego giganta teraz złowiłem. Jać. Jakby nie liczy się jedna ryba, tylko liczy się wszystko suma, co nie? A tam trochę kilka takich, sumowych miałem. 0,9? Chociaż Admirosowi teraz podejrzanie dobrze zaczęło iść. No mi to zaczęło. 0,4. Muszę zacząć coś z tym robić. O nie, co za dużo teraz ryb, to musisz podejść do Admirosa i mu tam, wiesz, podwędzasz. I mu tam wjebać. Jeb, on tam sobie łowi ryby i tu jakiegoś podchodzi, jeb. Przekopany, jak tak. Jak w GTA. Jakieś małe gówno. Ja wtedy wyciągam tam jakiś ten, nie wiem, wędkę, cokolwiek i mówię, to napad, oddawaj ryby. To napad. Oddawaj ryby. No, bo w tej grze, jak dużo osób gra, to właśnie może tak robić. Bo to jak w Paydayu da się na cicho zrobić. Na pewno. Ryby, no. Więc ja lepiej będę pilnował swoje. No, pilnuj. Chodźcie, rybki, chodźcie. O! Znowu rybka, kolejna. Ale mała. Całe szczęście. Trochę lipa. Mała dziurka, mała rybka. A, bo dobra, właśnie, bo to mówię, to wszystko zależy od dziur tak naprawdę. Ostatnia próba. Mała dziurka, mała rybka. Nic nie łowi. Jesteś widocznie za mało... O, coś złowiłem. Nie, w złym miejscu mi dziurki robisz. Ale mam już, to już jest ten, kolejna. Możesz podejść tu bliżej flarka, to też jest fajna dziura. Tam duże, na tej poprzedniej mojej bardzo duże ryby łowiłem. Teraz fakty łowię mało. Przesunąłem się troszeczkę bliżej flarka i już nie łapię, ryby takie nie łapią fajne. Widzisz flarek? Jednak fajne. Jesteś w swoim miejscu. Nie, to ty po prostu przyszedłeś, wszystko straszysz. No, no. I kolejna rybka. Łe, ale lipa. Popsuły się te ryby. Admiros wygra, coś czuję. Tak, tu Admiros rozwalił możliwe system. No. O ile nic zdążę do mety, w sumie. No, mam jeszcze 30 sekund. Panie majster, ostatnia, łap. Poka rybę. Poka rybę. Rybcia, rybcia. I nic nie chcą łowić, ryby. No, centralnie. Dobra, ostatnia. Gigant, czekam. Teraz dajcie mi 5 kilo. I starczy, naprawdę. 5 kilo, no, to ty, ostatnia, to ci dawaj. Żyłka pęknie. Nie pęknie, chyba że w głowie. No, no come on, łowcie kilo. No to nie źle złapałeś. Kilo. A nie, to mało, mało, panie Bladeusz, mało. Dobra, ja idę, bo już 2 minuty, znaczy minuta. No nie wiesz, że no ostatniej ryby nie mogę złowić, come on. Mm. Proszę, ostatnia rybka. Blady, znaczy Admiros, ty już nie zdążysz? 2 minuty tam szłeś? O kurde, nie, zdążę, spokojnie. Jest minuta. Dobra. No wiem. Ja mam wyliczone co do 5 sekund. Dobra, zobaczymy. Nie, patrz. No mam to gdzieś. Kurde, co za głupie ryby. Idę stąd. Admiros, będę ci machał, jak będziesz przegrywał. Dobra, czas się zbierać. Proszę cię, ja będę przegrywał. No, ja też się zbieram. Ale jestem zdołowany po prostu. Co za... Boże, mi jakieś drzewo tutaj napadnie. Zakazami, nie, zbadamy stąd! Za lasami, szedz za Flarek, przykro mi!
muszę się ciebie pozbyć. I nagle robię takie uderzenie w lód. Jęknął i wysadzam sobie cały lód wokół i Flark zostaje na takiej wyspie. Musi skakać pomiędzy platformami. Ja sobie to tak wyobrażam. Zablokuję cię, Admiral. Tu no wiecie, że kupi... wiecie, że jak się kupi najlepsze buty, to się szybciej biega? Tak? O kurde. No. Tak jak w Lulu. Tak to działa właśnie. Tutaj, Bladi. Stać, opłata celna. Bęk, jak się przez zaczepiłem. O nie. Ha. A, Admiros wyliczył. Coś czuję, że to będzie druzgocące zwycięstwo tym razem. Jaki ze mnie skoczny bohater? Robię kółecko. Czy będzie druzgocące zwycięstwo Bladeusza, czy Admiros tym razem zwycięży? Ja w sumie całkiem sporo tych ryb złapałem na początku. No. Pla. Szkoda, Admiros, że zdążyłeś. No szkoda, wielka szkoda. Kto wygrał? Admiros, na pewno. A nie, znowu co? Ale mi dobrze idzie, ja cię kręcę. Jakim cudem? No bo zobaczcie, jakie ilość no złapałem. Dużo złowił. Aha, taki... 13 ryb. No. Ja tylko dwie takie duże złowiłem. Ale największa ryba Admiros, Salomon. Tak, największa no. Salmon Admirosa, tutaj trzeba przyznać, no. No, i teraz pójdę na chwilę do sklepu i zrobię coś takiego, że tu jest equipment i wezmę wędkę, która się nazywa... Teraz powiem. Nie. Kiwi. Ale ta wędka jest niedobra. Kasy. Nie kupuj, ona nic nie za robi, późno. No, nie można sprzedawać? Poszedł na wędkę kiwi. Nie można, ale lipa. A co to jest, standard? A może jakieś takie, bo tu mam... Ej, właśnie zastanawiam się jeszcze... Znaczy, muszę coś sprawdzić. O, to jest chyba spoko. To co? Dobra. Nie, dawaj jeszcze ostatnią rundę. Teraz, to, znaczy, ale, teraz, tak, aha, odcinek kończymy, tak. Elo, koniec odcinka. No to nie, ale ja też spadam, misiu kolorowy. Dawaj ostatnią rundę jeszcze. Spadam. No dobra, elo. Na razie. Cześć.